Chciałbym, żebyśmy w tym filmie uporządkowali naszą wiedzę na temat liczb zespolonych i rozszerzyli ją o dwa bardzo istotne nowe elementy, mianowicie postać wykładniczą i postać trygonometryczną liczby zespolonej. Czyli powiedzmy, że mam liczbę zespoloną A dodać B razy I. No i wiemy, że ta liczba A to się nazywa jej część rzeczywista. No a B to wiecie, że to jest część urojona, część urojona. No, i mamy takie funkcje, które w działaniu na liczbę zespoloną z zwracają. Funkcja realis zwraca część rzeczywistą, no a funkcja imaginaris, czyli część urojona, zwraca część urojoną, zwraca liczbę b. No i tutaj zwracam uwagę, że, że część urojona to jest ten współczynnik, który stoi przy i. Nie cały ten składnik b razy i, cała ta liczba urojona, a jedynie ten współczynnik. Które mnoży i. To jest część urojona i część urojona jest liczbą rzeczywistą. Czasami się to niektórym myli i prowadzi to później do jakiegoś zamieszania. No dobrze. Wiecie też, że liczby zespolone można przedstawiać na płaszczyźnie zespolonej. Wyobrażać sobie, że liczby zespolone to są takie punkty na płaszczyźnie, gdzie oś pozioma tradycyjnie oznacza część rzeczywistą liczby zespolonej, no a oś pionowa oznacza tradycyjnie część urojoną. Tutaj mamy część urojoną liczby zespolonej. To się nazywa czasami diagramem Arganda. Taki diagram ze współrzędnymi. No i jak mamy naszą liczbę zespoloną z, powiedzmy, że ona jest gdzieś tutaj. No to ona ma dwie współrzędne. Narysuję tutaj sobie ten odcinek. Od początku kosztów współrzędnych do liczby z. Część rzeczywista jest równa a. Czyli jej współrzędna a znajduje się tutaj. Ma no część urojona tej liczby jest równa b, czyli współrzędna b jest tutaj. Czyli możemy sobie wyobrażać liczby zespolone jako pary liczb rzeczywistych, jako punkty na płaszczyźnie, które mają dwie współrzędne część rzeczywistą i część urojoną. No i na przykład to jest bardzo wygodne przy dodawaniu liczb zespolonych, takie wyobrażenie, bo liczby zespolone dodajemy po współrzędnych czyli to jest dokładnie to samo, co dodawanie wektorów na płaszczyźnie. No dobrze, ale można również liczby zespolone kodować w inny sposób. Można kodować je tak jak tutaj, czyli podać wartości tych dwóch współrzędnych. No ale jeżeli to są punkty na płaszczyźnie, to możemy na przykład podać inne parametry. Jednym z tych parametrów może być odległość od początku układów współrzędnych do tej liczby. Powiedzmy, że ta odległość jest równa r. No i to się tradycyjnie oznacza, że to jest moduł z liczby zespolonej z. No ale liczb odległych o jakąś ustaloną wartość jest cały okrąg więc trzeba podać jeszcze wartość tego kąta który oznaczymy sobie jako fi. No jeżeli podam tę odległość i wartość tego kąta to również w jednoznaczny sposób zakoduję o jaki punkt na płaszczyźnie z mi chodzi no dobrze, no to jak obliczyć teraz r i fi, jak mamy dane a i b no to jest bardzo proste, dlatego że r no to wiemy, że to jest moduł z liczby zespołonej z czyli to jest ta odległość no ta odległość to jest przeciwprostokątna w tym trójkącie prostokątnym, w którym przyprostokątne mają długość A i B. Ta pozioma przyprostokątna ma długość A, a ta pionowa ma długość B, czyli R to będzie po prostu pierwiastek z sumy kwadratów przyprostokątnych. Czyli tutaj muszę wpisać A kwadrat i B kwadrat. I pierwiastek z tej sumy kwadratów to będzie R. No, a jak obliczyć φ? No Fi też mogę obliczyć, bo mogę łatwo obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych kąta Fi, na przykład, ile jest równy tangens kąta fi. No, tangens kąta fi to będzie stosunek przy prostokątnej przeciwległej do kąta Fi, czyli B. Do przyprostokątnej przyległej do kąta Fi, czyli A. No tak samo mogę obliczyć łatwo kosinus kąta fi. Kosinus kąta φ to będzie stosunek, w którym w mianowniku będzie przeciwprostokątna, czyli r, a w liczniku będziemy mieli przyprostokątną przyległą do kąta, czyli a. No i wreszcie mogę obliczyć na przykład sinus kąta φ. Sinus kąta φ również będzie miał w mianowniku r, a w liczniku będzie miał tę drugą przyprostokątną leżącą naprzeciwko kąta φ, czyli b. No bo długość tej przyprostokątnej to jest b, tak, a długość tej przyprostokątnej to jest a. No czyli jeżeli mam war dane wartości a i b, no to mogę łatwo obliczyć r i mogę łatwo obliczyć wszystkie funkcje trygonometryczne naszego kąta, no i użyć funkcji arkus tangens, arkus kosinus czy arkus sinus, żeby obliczyć sam kąt. No dobrze, no to to było łatwe. A teraz powiedzmy, że w drugą stronę mam dane R i φ. Jak teraz obliczyć a i b? No to też jest bardzo łatwe, dlatego że z tego równania mogę wyznaczyć a, bo jeżeli pomnożę obie strony przez R, no to będę miał po jednej stronie a, ja to napiszę to teraz po lewej stronie, a po drugiej stronie będę miał R razy cosinus φ. R razy cosinus φ. Z tego równania mogę wyznaczyć b, no bo b będzie równe po prostu R razy sinus fi. No już, obliczyłem, no bo moja liczba zespolona z, która była równa po prostu a dodać b razy i. No to jest r razy cosinus phi dodać i, można napisać na początku i, r razy sinus phi. No tutaj mogę r wyciągnąć przed nawias. Napisać, że z to się równa r, no a w nawiasie będę miał cosinus fi, dodać i razy sinus fi. No i to jest postać trygonometryczna liczby zespolonej. Tak się to nazywa, gdzie występuje moduł tej liczby zespolonej r i występuje ten kąt fi. Ten kąt fi nazywa się argumentem, czyli r to jest moduł, Liczby zespolonej? A fi to jest argument. Czasami też się używa słowa faza liczby zespolonej. Wasza fizycy tak mówią faza. Matematycy raczej używają słowa argument. No dobrze. Wprowadza się również taką postać, gdzie zapisuje się tę część jako e do i razy fi. I wtedy przedstawia się liczbę ze z w postaci wykładniczej, że to jest r razy e do i fi. No i teraz uzasadnienie użycia tutaj tej funkcji wykładniczej, to pokażę Wam jeszcze pod koniec tego filmu. A na razie możemy uznać, że to jest taka definicja, że cosinus fi dodać i razy sinus fi to oznaczamy jako e do i fi. Funkcja wykładnicza od urojonego argumentu. No i teraz może zrobimy sobie jakiś przykład, żeby zobaczyć, jak to działa na konkretnym przykładzie. No to powiedzmy, że mam liczbę zespoloną z równą pierwiastek z 3 przez 2 dodać 1 druga razy i. No i chcę znaleźć jej postać trygonometryczną i wykładniczą. To zaczniemy od obliczenia modułu liczby zespolonej z. Moduł to będzie pierwiastek z części rzeczywistej do kwadratu dodać część urojona do kwadratu. Taki pierwiastek. No to mamy 3 czwarte dodać 1 czwarta. Czyli to jest pierwiastek 3 czwarte plus 1 czwarta to jest 1, pierwiastek z jedynki to jest 1. Czyli moduł naszej liczby zespolonej jest równy 1. No dobrze, a argument? No mogę obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych. Może jeszcze najpierw narysujemy sobie tę liczbę w układzie współrzędnych, jak ona będzie wyglądać. Czyli tak, wiemy, że powiedzmy, że tu jest jedynka, tu jest 1. Jest wiemy, że część rzeczywista tej liczby to jest pierwiastek z 3 przez 2 to jest tak trochę mniej niż 1. No a część urojona jest na jedna druga. Czyli nasza liczba będzie się znajdować gdzieś tutaj. Tu jest nasza liczba zespołna z. No i nie znamy jeszcze tego argumentu. Wiemy, że że moduł jest równy 1. No ale nie znamy tego kąta φ, ale możemy łatwo obliczyć wartości pewnych funkcji tego kąta φ. Na przykład, tutaj musimy przypomnieć sobie, że ta przyprostokątna ma długość 1, 2, a ta przyprostokątna ma długość pierwiastek z 3 przez 2. To są te liczby, które mamy dane tutaj. Czyli wiemy, że na przykład cosinus tego kąta φ. To jest stosunek przyprostokątnej przyległej do tego kąta do przeciwprostokątnej. Przyległa to jest pierwiastek z 3 przez 2, podzielić przez 1, no czyli po prostu to będzie tyle. No a sinus naszego kąta FI, to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta Fi do przeciwprostokątnej, która jest równa 1, czyli po prostu sinus jest równy 1 druga. No to wiecie, z filmów o funkcjach trygonometrycznych, co to jest za kont, którego cosinus jest pierwiastek z 3 przez 2, a sinus jest równy 1 druga. No, fi musi być równe pi szóstych, czy też 30 stopni. Czyli postać wykładnica naszej liczby zespolonej będzie taka, że to jest 1 razy e do i pi przez 6. No i teraz na zakończenie chciałbym Wam jeszcze pokazać, pewne uzasadnienie, dlaczego Dlaczego to można tak zrobić, jak tutaj napisałem. Dlaczego to można zastąpić w ten sposób. Przy okazji zobaczycie ciekawą interpretację mnożenia liczb zespolonych. Powiedzmy, że mamy dwie liczby zespolone. Z1 równa się r1 razy cosinus phi dodać i sinus phi, fi. phi1, phi1. Mamy jedną liczbę zespoloną i drugą liczbę zespoloną, że to jest r2 razy cosinus fi2 dodać i razy sinus fi2. No i teraz zobaczmy, co się stanie, jak pomnożę te liczby zespolone w postaci właśnie takiej trygonometrycznej. Pamiętacie, że mnożenie liczb zespolonych nie ma żadnej ciekawej interpretacji wtedy, kiedy mnożymy je w postaci algebraicznej. A zobaczymy za chwilę, że ma bardzo ciekawą interpretację, jak się mnoży w postaci takiej trygonometrycznej. No jak pomnożę, no to mają r1 razy r2. No i teraz muszę pomnożyć te dwa nawiasy. Nie będę ich przepisywał, tylko od razu pomnożę. Wiadomo, że muszę pomnożyć każdy element z pierwszego nawiasu przez każdy element z drugiego nawiasu. No to mnożę. Tu mam cosinus fi1, muszę pomnożyć przez cosinus fi2. Fi2, dodać mnożę cosinus fi1 przez i razy sinus fi2 to napiszę tutaj sobie na początku i razy sinus fi2 pomnożyłem przez cosinus 1 teraz muszę mnożyć przez i razy sinus fi1 czyli mam dodać i razy sinus fi1 a z drugiego nawiasu będę miał cosinus fi2 dodać no i znowu mnożę przez i razy sinus Fi 1. No a z drugiego nawiasu będę miał i znowu, czyli będę miał i do kwadratu razy sinus fi 2. Ledwo się mieści, ale się mieści. No dobrze. Czyli to jest R1 razy R2. Widać, że moduły po prostu się mnożą. To już jest pierwsza ciekawa informacja. No i teraz pogrupuję te wyrazy. Część rzeczywistą Wezmę oddzielnie, to będzie część rzeczywista i to też będzie część rzeczywista, dlatego że i do kwadratu to jest minus 1. Czyli część rzeczywista będzie równa cosinus fi 1 razy cosinus phi2 odjąć, bo tu jest właśnie ta minus 1, sinus phi1 razy sinus phi2. No i zostanie mi jeszcze część urojona, dodać i, to są te dwa wyrazy, i sobie wyciągnę przed nawias, a w nawiasie będę miał cosinus φ1 razy sinus φ2 dodać sinus fi 1 razy cosinus fi 2 No i teraz przypominamy sobie filmy o tożsamościach trygonometrycznych. I kto nie rozpoznaje, no to niech sobie obejrzy, a ci to są obyci z funkcjami trygonometrycznymi, to rozpoznają tutaj. Że tutaj mamy wzór na kosinus sumy kątów, czyli to jest cosinus φ1 dodać φ2. A tutaj cosinus razy sinus, sinus razy cosinus, rozpoznajemy z łatwością, że to jest wzór na sinus sumy kątów, φ1 plus φ2. Czyli widzimy, że dostaliśmy liczbę zespoloną, w której moduł jest iloczynem modułów, tamtych dwóch liczb, które mnożyliśmy, natomiast Argument jest sumą argumentów. Tu mamy cosinus fi 1 dodać fi 2. No i dodać i razy sinus w sumy tych kątów. Czyli dostaliśmy piękny wzór, że moduły się mnożą, a argumenty się dodają. Czyli widać, że interpretacja mnożenia liczb zespolonych. Bardzo ładnie wychodzi wtedy, kiedy zapiszemy je w postaci trygonometrycznej, bo widzimy, że po prostu moduły się mnożą, a argumenty się dodają. A jeszcze ładniej to wygląda, jak zapiszemy je w postaci właśnie wykładniczej. Napiszemy, że to jest r1 razy e do i fi1, a to zapiszemy jako r2 razy e do i fi2. No jak tak te liczby zapiszemy, to wtedy ich iloczyn, z1 razy Z2, zapiszemy w postaci R1 R2 razy E do I fi 1 E do I fi 2, no i teraz mogę R1 R2 przepisać, a tutaj napisać, że to jest E, no i jak gdyby korzystając z własności funkcji wykładniczej, że jak mnożymy Wyrażenia o takich samych podstawach, to wykładniki się dodają. Napiszemy, że to jest E do I fi1 dodać fi2. No i to wyprowadzenie, które tutaj zrobiłem, to jest jak gdyby uzasadnienie, dlatego że, że to właśnie tak jest, że jak się mnoży liczby spolone, to ich argumenty się dodają, a moduły się mnożą. No i my to wyprowadziliśmy, ten wzór. Wyprowadziliśmy korzystając z tej postaci trygonometrycznej i z własności funkcji trygonometrycznych. Jak gdyby wyprowadziliśmy ten fakt, że można ten argument liczby zespolonej interpretować jako wykładnik takiego wyrażenia wykładniczego. No dobra. Na zakończenie nie potrafię się powstrzymać od komentarza na temat tego, jak piękny kawałek matematyki tutaj zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy, jak geometria łączy się z algebrą i z analizą. Geometria w postaci płaszczyzny kartezjańskiej, algebra w postaci mnożenia liczb zespolonych. No i zobaczyliśmy właśnie jak mnożenie liczb zespolonych ma piękną interpretację geometryczną na płaszczyźnie. Zobaczyliśmy również bardzo ciekawe analityczne wzory. W jaki sposób funkcja wykładnicza jest związana z funkcjami trygonometrycznymi. Ten wzór, który tutaj był, że e do i phi to jest cosinus phi dodać i sinus phi, no to być może jeszcze nie, nie jesteście w stanie docenić go głębi, ale docenicie ją w przyszłości, jak nauczycie się analizy zespolonej i dowiecie się, że cosinus, sinus oraz funkcja wykładnicza dają się zdefiniować jako sumy szeregów potęgowych i wtedy ten wzór nabiera pięknego, głębokiego, analitycznego sensu również. Zachęcam więc do dalszego studiowania piękna matematyki.